Hej siemanko, witamy was bardzo serdecznie w 9. już odcinku naszych przygód z Don't Starve. Jest ze mną... Szano! Jest! Po drugiej stronie kabla standardowo. Oh yeah! No i w sumie myślę, że należy wam się troszeczkę wyjaśnień, ponieważ no w poprzednim odcinku, tam nawet nie pamiętam jak się pożegnaliśmy, ale padłem, niestety padłem. No i gramy w sumie od nowa. Szano gra jako Wendy, ja gram jako ten siłacz, Strongman, Wolfgang. No i zobaczcie sobie, jak już tutaj sobie poradziliśmy z budową naszego obozu. Zobaczcie, tutaj mamy sporo borówek. Naprawdę bardzo dużo. Planujemy sobie, mamy już dzień 11 i mamy tak, dwie maszyny, maszynę naukową, maszynę alchemiczną, oczywiście ognisko, mamy crockpot, czyli garnek i lodówkę do przygotowania potraw. Po lewej mamy lasek, zrobiliśmy sobie taki własny, prywatny, a po prawej mamy plantację borówek, trawy i patyków i planujemy, żeby przed zimą jeszcze zdążyć, żeby mieć na przykład ze 100 patyków, może nie 100, może tak, nie wiem, z 50, 60. No. Krzaków patyków, tyle samo borówek, żeby wiadomo nie było problemu z głodem. Niedaleko nas mniej więcej tutaj znajduje się około 20 bawołów. Tak. Tutaj mamy króla świń. Moja dziewczynka już poznała te bawoły. Okej, a więc wracając do tej poprzedniej naszej rozmowy, co do mięsa pająków, które mamy obok siebie właśnie pająki, żeby pozyskiwać to mięso. Ja słyszę wilki? Nie. Żartowałem. To myślę, że możemy sobie wyznaczyć dni takie jak dzisiaj, że na przykład dzisiaj, czyli w nieparzyste dni, ty przynosisz mięso pająków. No, na przykład dwa albo trzy mięsa. Dwa albo trzy mięsa do lodówki muszą wpaść, a w dni parzyste robię to ja. No okay? To spoko. No to ja już jadę z pająkami. Okej. Okay, super. Opanowaliśmy całkiem fajną sztuczkę na zabijanie pająków, a mianowicie łapiemy je, tak jak to Cassie właśnie robi chyba, tak. W łapki. Tak jest. No i pamiętajcie, że im większa wasza aktywność i oglądalność serii z Don't Starve, tym więcej u mnie na kanale przynajmniej pojawia się filmów o tematyce Football Managera. Robię od niedawna dla was specjalne speciale, tak, z okazji właśnie w nagrodę za... Dobra, mam dwa mięsa i nie mam już trapa, nie mam też w ogóle grasu, muszę pójść sobie po trawę. Okej, na razie nam jednak trawa w obozie nie rośnie. Ja właśnie, skoro tutaj już jestem, palę te wszystkie drzewa, to mogę pomyśleć o przyniesieniu paru krzaczków, także... grasu właśnie i patyków. To ja idę po trawę, dzisiaj kurde głodny też jestem, ale przyniosłem dwa mięsa, nie? Tak więc będzie na... Super. A więc zrób sobie tą standardową naszą potrawę. Nasza standardowa potrawa na przetrwanie to jedno mięso potworów i obojętnie trzy co. Borówki. No ale borówki. No i zazwyczaj trzy borówki. I to jest naprawdę bardzo wartościowy tutaj w Don't Starve posiłek. No a... No i chuj. No i tak. No i tak właśnie. No i cześć. Jest, no i cześć. No, cześć. Miło się oglądało. No. Dobra, ja tutaj trochę węgielków nazbierałem, nawet więcej niż chciałem. Kolejne patyki. W sumie to ty nagrywasz, więc nie wiem, po co ja to mówię. No ja w sumie zbieram w tym momencie trawę i chyba trzeba będzie jednak, tak mi się wydaje, że musimy sobie zmienić pod obozem i tam trawę posadzić, nie? Aha, ale na razie chcę jednak, wiesz... chcę jednak zatroszczyć się o nasze bezpieczeństwo tutaj w zimie, nie? Ale ty, bawoły znalazłem. Tam... Kolejne gdzie? No, tam, no niedaleko tych robotów. Co ty gadasz? No. No i pięknie. Pod robotami. Już mamy trzy w sumie siedliska bawołów odkryte, tak? Ale są tylko dwa bawoły. A. No dobra, ale zawsze jakaś tam kupa, tak? Ja mam 34 węgielki. Więc wracam w kierunku obozu, może jeszcze jakieś patyki się natrafią po drodze. A więc naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie patrzymy na te w kwestii tego świata, który tego rozpoczęliśmy. Świata, tak. Ponieważ też o tym w sumie Kasi nie powiedział, ale mamy w pobliżu 4 czy bodajże 5 tych teleportów, tych standardowych po prostu odbytów, tak? Które zapewniają nam szybką teleportację między
na przykład jednym krańcem mapy, a drugim. Jeszcze w sumie nie korzystaliśmy z tych różnych odbytów, dlatego myślę, że warto by kiedyś tam zajrzeć. Jasne. Ale myślę, że na razie tutaj skupmy się na tym, żeby przetrwać pierwszą zimę. Przetrwajmy zimę i myślę, że po tej pierwszej zimie będziemy mogli bawić się w eksplorację, nie? Tak, myślę, że wtedy będzie wszystko bardzo ładnie poukładane. Dobra, zjem te meatballsy, nie wiem kto je zrobił, ale zrobię kolejne. Jedz. Ja tu w sumie na tą noc nie wrócę do obozu, jestem zbyt daleko. Ty smażysz mięso podporów zanim je gotujesz, czy nie? Nie. A nie, a dobra, to chuj, też nie będę smażył. Dobra, okej, okay, ja jestem w obozie, w sumie pozbieram jeszcze lodówki, borówki. Dobra, ja się tu rozbiję gdzieś. No, jasne. Nie trać nocy, nie, bo noc jest coraz dłuższa i można naprawdę dużo rzeczy w jej trakcie robić. No. Tak jest. Dobra. A co będę robił tej nocy, to będę ścinał drzewa. Dobrze. I zawsze przydadzą też się tam, wiadomo, szyszki, które można posadzić obok nas w bazie. A ja myślałem właśnie, żeby zaraz pod naszą bazą zrobić drewnianą podłogę. A można podkradem. Też. Bo drewniana podłoga, no jest taka, wiecie, na bogato, nie? Na bogato, no kurde, panele na pośrodku niczego, ja pierdolę. Sam bym nie pogardził, no, nie? No, panele pośrodku niczego, kurwa. Dobra, zaczęła się noc. Pięknie. Dobra, zrobię jakąś kolejną potrawę, może na powitanie Cassiego tutaj. Teraz o tak, będzie bo jestem dzień. Właśnie bardzo głodny, no. Aha, to ja przegapiłem swój dzień polowania na pająki. A, widzisz. A nie, bo... A no tak, bo to jest... No tak, bo jest 12. A no. Ja wracałem z tego, ja wracałem z węgierków. W ogóle też, no tutaj jak widzicie w prawym górnym rogu ja mam dzień 10, ale to dlatego, że Chrzano pierwszy rozpoczął tą grę, rozegrał dwa dni i dołączyłem tak. Do niego. I wtedy zorientowałem się, że to jest naprawdę świetne. Co? Jak to? Co ty gadasz? Ale co, dobrze. Byłem koło ogniska. Ale spoko, mamy dwa ołtarze. Ale ty też możesz zrobić ten, nie? Tylko, że ja mam bardzo mało życia teraz, wiesz? 43, to bym miał 3 życia. Ej, ale to jest niemożliwe, przecież ja stałem przy ognisku starej wokół, no małe to już było ognisko i ja stałem, wiesz, na obrzeżu po prostu, no. Światła, nie? No nie, to jest nie fair w ogóle. A to co ty możesz zrobić, to jest jakiś przedmiot, tak, który wskrzesza do życia. A i on jest tutaj. Ty, w sumie mogę w tym momencie go zrobić, ale... Możesz, ale to mam... ja zostanę w obozie. No dobra, no to zrobię go. Szkoda ołtarza jednak, no. Nie? Ale nie, naprawdę, nie rozumiem tego, jestem na samym skraju I co, światła. Ja teraz, ja muszę chyba ci go dać. No, zobaczymy. No, bo już zrobiłem. A to chodź, nie? Tylko jestem tak daleko. Daleko jesteś od obozu? Ale daleko. Dobra, cisnę. Dobra, to ja poczekam na ciebie. No cholera, no nie, no to mi się dziwne wydaje. Kurde, no. I życie mam w tym momencie 7. Aha, no to kurde, to uważaj, ja ci tu przygotowałem potrawkę. Dobra, zjem. Kasia jeszcze nie wie, że to jest potrawka z czterech mięs pająków i straci 10 życia za to. To mnie zabijesz właśnie tym sposobem, nie? Nie, no żartuję. Zjadłem dwa kwiaty, ile mam 9 życia. O kurde. Ty no zobaczysz gdzie ja zginąłem, to padniesz, nie? Chyba jeszcze w lepszym miejscu niż ty w drugim sezonie, nie? Chociaż nie, twojego miejsca nikt nie pobije, bo ty... Co ty gadasz, fisz? Totalnie na ognisku się... Ty, rybę mam. No. No, bo one, rybę można łowić w stawach za pomocą wędki, ale też jest taki minus, że obok stawów zazwyczaj są żaby. Żaby, no. Co się stało z moim głosem? Żab! Co się stało z moim mikrofonem? Żaby, no. No nie mogę. Ale takie rzeczy tak, są, no. No, też tak pada na taki pomysł teraz, żeby... Może nie nagrywać tego, że na przykład teraz skończymy 15 dnia i żeby zacząć nagrywać później dopiero 19, nie? Że tak co kilka dni, nie? No to się w sumie ale możemy zapytać widzów, dogadanie. Nie? Dobra, masz. Czemu mi rybę rzuciłeś? To? O, i jestem, proszę bardzo. Od razu na kolana za wchodzącym. Pa, gdzie padłem, stary? Czujesz to? No grubo. Grubo. Pozbieraj sobie ale to dobrze, wszystko. Ale dobrze, że... Czyli co, straciłeś spider glandy? I dodatkowo... Trawę. To będzie
3 trawy, no, jeden spider grunt i tyle. Nie ma takiej straty chyba, nie? No. No ale no dobra, 40 ale życia, nie? To ja muszę się wybrać po kwiatki. Albo zjem sobie najpierw tego meatballsa. Nie, to jak zjesz nawet te meatballsy, to ci wraca, wiesz? To mam 8. Więc spokojnie. Jem. Aha, bo ty masz 7 tych. 13. No to niedużo. To też prawda, dobra. No sorry, no. Nie, no dobra. Zdarza się. Dobra, borówki rosną, ale myślę, że i tak przydałoby się przed zimą jeszcze nazbierać, tak nie wiem, z 30 krzaków. Mhm. Dobra, albo to ja myślę, że co mamy. Dzień 11, dobra, tu niech się gotuje, to ja idę na te, na... Na co? Ja pojadę na pająki. A, właśnie chciałem. A, ty iść. Idziesz? Ale bo ja nie mam trapu, no to idź. Dobra, aha, ja też nie mam, ale zrobię. Nazbierałem sobie trochę trawy dodatkowej. No więc dobra, a ty możesz coś tam, nie wiem, z jakimiś borówkami popatrzeć, czy... Dobra, tu ja idę. Idę. Dawaj, dawaj. Iść? Tutaj w sumie pójdziemy, zobaczymy, co tutaj się święci. Dobra, no to idziemy. Patrz, ty frajer, będzie jadł nam borówki. Plata? Ale zebrałem. Ale dobra, już padnie. A, co pięknie, ty gadasz? Mam mięsa. No. Pięknie. Dobra, idę je włożyć do lodówki. Brawo, Kasi. Brawo, brawo, brawo. No bo zagoniłem go w taki kozi róg. No strongman w końcu. No tak, tak, tak. W końcu jakieś plusy muszą tego być. No tutaj, właśnie. W twojej postaci. Dobra. Aczkolwiek trochę żałuję, że nie wziąłeś Webera, który potrafi respić pająki. O nie, ja straciłem. Straciłem siekierę. To ja się wybieram, ale w sumie nie wiem, nie opłaca mi się A dobra, jest tam trawa, to pozbieram trawę i... Myślę, że spędzimy znowu kolejną noc poza obozem. No, najwyżej. O ile ta trawa będzie tutaj, wyrośnie, jest dobrze. Dobra, zebrałem 3 mięska, myślę, że wystarczy. I mogę iść po kupę do bawołów w sumie, do tych 20 pozbierać. Zawsze to się przyda dla tych 30 borówek, które przyniesiesz ze sobą. To w sumie mam to nadzieję. Ja nie wiem, czemu nie wykopuję tego. A tej trawy. O, możesz wykopywać. Chyba, że nie masz materiałów na łopatę. Nie, mam. Okej. Okay. Jest dobrze. Kurde. Pająki, nie, no teraz nie mogę się bić, mam za mało życia. No nie, teraz nie wypada jednak. Ewentualnie wtrapa, nie? Łapkę. No, ja teraz muszę jeść kwiaty. Dobrze, że te kwiaty dodają zdrowia. No. Trochę go straciłeś przeze mnie w sumie. Łooo! I znowu meteoryty spadają. Kurde, żeby żaden we mnie teraz nie trafił, kurde. Nie. A ja ani razu tego nie widziałem. Nie wiem, o co ci chodzi. Może ty jakieś o mamy masz, stary. Nie. Zaczynam to podejrzewać, nie? O, kurde. O, pająk, dobra, chodź tu. Nic nie dzieje. I skurwysynu. A pająki bardzo łatwo się bije, bo... Jeżeli dostatecznie szybko je się trafia, to one nie są w stanie trafić ciebie. No, dokładnie. I co, ten mój trup będzie tutaj leżał? Ta, szkielet, no. Ja w to będzie pamiątka. Jedną skrzynkę, przestawię tak jedną skrzynkę i w sumie fajna ozdoba będzie. No. Obozu. Także, no, specjalnie to zrobiłem. Tak, dla ozdoby, nie? Tak. Kurde, te borówki mogłyby szybciej rosnąć, ale dobra. Myślę, że na drugą zimę będziemy mieli 4 razy tyle borówek, nie? Jasne. Na luzie. No i dobra. Gdzie jest kilof tutaj? Dadzę mięso tu. Robię sobie jakąś potrawę. Bęk. Dobrze. No i ładnie. W lodówce mamy 6 przedmiotów różnych. No i super, dodam jeszcze to. Dobra, już noc nastaje, ja tu muszę sobie rozpalę dobre ognisko. Miejsce. Dobra, tutaj będziemy obozować tą noc. No, Cassie to taki typowy eksplorator. No. Przyzwyczaiłem się, że nie ma go w obozie. Trochę za nim tęsknię, ale... Dobra, teraz żeby nie paść w ten sam sposób. Gdzie lipa. No, byłaby no. Dobra. Ale mamy ale dwa ołtarze. Mamy odkryte ołtarze, więc... Też nie ma co panikować za bardzo. Dokładnie. Okej.
Kurde, no cały czas mam mało tych patyków. Myślę, że teraz tego dnia wybiorę się, podobnie jak Cassie, w jakąś eksplorację i właśnie pozyskiwanie tych patyków, bo no, robi się naprawdę nieprzyjemnie, no, w tej kwestii. A te patyki coś na mnie chcą rosnąć. Znaczy ja chyba trochę, chyba kilka zebrałem, ale przydałoby się, tak jak ja ci pokazywałem na tych save'ach, nie? Tam, na tych screenach znaczy. No, no. Tam naprawdę na prywatnym save'ie mam taką plantację patyków niesamowitą. Mikrofon mi się rozwalił. Wow, co to? Aha. Myślałem, że tu już mnie coś atakuje, a to po prostu... A to po prostu kred. I mam mięso z kredu. Dobrze. Mi tu ognisko chcą gasić. Jak pewnemu słynnemu youtuberowi, któremu zgasili ognisko i nie miał pochodni. Dobra, już noc się kończy. Tak jest. Okej, okay, możemy ruszać dalej. Lecimy. O, trawa wyrosła. Wszystkie trawy. Pięknie. Ja to pozbieram, niech rosną od razu kolejne, nie ma co czekać. I udaję mu się w explore, w poszukiwaniu patyków. Dobra. Jeżeli macie, jeżeli graliście kiedykolwiek w jakieś gry właśnie podobne klimatycznie do Don't Starve, czy po prostu tak samo wciągające jak Don't Starve, to możecie dać znać. My z Kasim cały czas poszukujemy gier, które możemy wspólnie nagrywać. Takich klimatycznych właśnie, fajnych. Właśnie klimat, żeby był, nie, że tam... Grafika, nie, czy coś. Przykład, nie chciałbym na przykład grać w jakieś Call of Duty albo no, jakieś Battlefieldy, których wiesz, tam... Znaczy, nie można będzie, nie? Ale, nie. Ale, no, ale to tak raczej epizodycznie, nie? Tak. A nie, raczej nie jest to materiał na dłuższą serię. Kilof trzeba zrobić. Proszę. Też by wypadało trochę kwiatków pozbierać, bo jednak też mnie ta śmierć kosztowała sporo. Kurde, złoto. Dobra. Posadzimy tutaj. Mhm. A ty tu nawykupywałeś tych patyków i nie pozbierałeś tego? Czy to nie ty? Ale nie, gdzie? Nie. Pewnie na nie. Na północy? Nie, raczej nie. Co tu się stało? W ogóle takie ślady na ziemi są czarne. No, to właśnie po tych meteorytach. No. A co jak się zbije tego meteoryta, to po prostu wyskakuje zwykły kamień, tak? Kamień, no. Aha, to dobra, to nie ma co. Tylko czy złoto, ale złoto w sumie możemy pozyskiwać regularnie od Króla Świń. Cassie ostatnio uzyskał 7 sztuk złota, nie? Za w zamian za coś tam. Backscratcher, za tą drapaczkę pleców. No. No królowi może być to przydatne przedmiot, nie powiem, czy nie. Dobra. Ja tu wykopuję trawę, wszystko, borówki, patyki. Wszystko. No w sumie jeszcze do zimy mamy 7 dni. Niebawem w nocy będę mógł się wybrać, albo razem będziemy mogli się wybrać na strzyżenie bawołów. Mhm. Jeden będzie strzygł, drugi będzie zbierał, bo to od razu trzeba zebrać, bo później się budzą wkurwione. Też bym się wkurwił, jakby ktoś mnie w nocy na zero ogolił. Chociaż ja i tak strzygę się zazwyczaj na 4 mm, więc... Ty, chuj to. Znalazłem no. Buffalo wool. Tak? No. Leży tak sobie? Może nie, ktoś zarąbał? Nie, tych takich... kurde, jak to się nazywa? No takie, co przez wiatr są niesione i żaby w nich wyskakują. Takich, no. Wiem, w tych kurzu, to nie wiem, mi się to z kurzem kojarzy, taki, nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak to nazwać. Ale super. No i o to chodzi. Widzicie, coraz lepiej nam idzie. W sumie teraz jesteśmy dużo bardziej rozwinięci moim zdaniem. No i doświadczenie. 20 dnia w poprzednim sezonie. Tak? A, w sensie no tak. A mamy który dzień? 14. No to lekko, kurde. A ja już mam nasza plantacja jest mega. Ja już nie mam prawdziwego dnia. A który masz? 13. Aha. A no tak, 12. Bo ty padłeś na chwilę, no. Tak, ja mam 12. No ja padłem tak na jeden dzień. W nocy w sumie padłem, a ty mnie nad ranem chyba jakoś. No. Dobra, tutaj jestem obok ołtarza tego wschodniego. Sporo tutaj wyeksplorowałem. To jeszcze gdzieś wieczór
i noc spędzimy i myślę, że jutro będziemy wracać do obozu. No, ja też raczej nie wracam na noc. Mamo. Ale jak to? No. Ale albo sporo złota. Albo ten standardowy tekst, kiedy wychodzi się na imprezę wieczorną i mama do ciebie mówi, to w młodszych takich latach, tylko wróć trzeźwi, nie? A ty mówisz, mamy, no to wrócę za dwa dni. Standard. Ale znalazłem, kurde, kamieni złota, jakby nam kiedyś brakło, możemy tutaj przyjść. Super, super. I bardzo dużo też pająków. Akurat teraz złota nie potrzebujemy za bardzo do żadnych przedmiotów, no takich, nie. Bo już mamy te maszyny, mamy lodówkę, mamy krokwot. Ale coś tam pewnie. Teraz no, Don't Starve jest już jednak na tyle rozwiniętą grą, że nie warto się zatrzymywać na samych lodówkach, tak? Jednak można zainwestować w bardziej ambitną infrastrukturę. Jasne, tak, ale powiem. Tyle tych kamieni, że to mnie normalnie aż przeraża, nie? Super, super. Jestem otoczony. Odkrywaj na mapie, byś wiedział. No. Ja sobie tutaj regularnie zbieram kwiaty, żeby... Kurde, tylko głód. Nie no, przetrwam jeszcze do jutra. No, a w obozie w lodówce jest sporo jedzenia. Zaraz zrobimy jakieś meatballsy. Tak. Tylko jeden kawałek jedzenia i trzy borówki, tak więc no. Nazbierać sobie 100 krzaków borówek i... No i jesteśmy praktycznie ustawieni na całą zimę, nie? Niech jednego dnia wyrośnie 6 borówek z tych 100, no to obaj się najemy, nie? No. A wiadomo, że wyrośnie pewnie z 20, nie? No i przezimujemy spokojnie. Spokojnie, myślę, że normalnie teraz tylko te czapki sobie porobić i możemy być o zimę spokojni. Mhm. No w sumie to ci powiem, że chyba ja jeszcze nigdy nie przeżyłem zimy w Don't Starve, nie? Ja chyba przeżyłem na jakichś tam prywatnych save'ach, ale to w wersjach... W wersji tej singlowej, znaczy, mówię tutaj, nie? Singlowej, tak, no. Właśnie w singlowej, bo ja tak nie grałem w Together, przecież Together to no ja jest też moja pierwsza gra dopiero, nie? No, no. Ja tak dobra, samo, dobra, noc nastaje. Jestem w obozie. To ja gdzieś się rozbiję. No, gdzieś tutaj. No. Ja ładnie do obozu przybyłem. Na noc. Idealnie. Ja tu mogę zostawić. I mam 20... Tak? 20? Nie. Tak, 26 krzaków przyniosłem patyków. Pięknie. A więc naprawdę... Pytlana przyszłość przed nami. Odnoszę takie wrażenie. No normalnie, zważywszy jeszcze na to, że jest dopiero 14 dzień, nie? No właśnie, jeszcze sporo tutaj się jeszcze wydarzy. Jeszcze tydzień gdzieś do zimy. No i też nie jest powiedziane, że w zimie my nie możemy się poruszać, nie? No właśnie. Jasne, że możemy. I 13 trawy do posadzenia także. I do tego dorzucę jeszcze 10 krzaków borówek. Not bad. Not bad. No, bardzo ładnie. Dobra, to ja teraz muszę poczekać sobie. Nie mam nic do roboty. I bardzo głodny jest Wolfgang, właśnie nic. To ja ci zrobię obiad. Będziesz miał od razu, żeby nie czekać. Mhm. Już się gotuję. Dobra, tutaj gdzieś będzie pewnie droga. Więc sobie szybko tutaj tędy pociśniemy. Tutaj. I wrócimy. Dobra. Mam plan na poranek dnia 13. Super. Mimo, że jest to dzień 15. No właśnie. Dobra, ciśniemy. Super. Wow. Nie wykopuj tych borówek. Kobieto. No, gdzieś tu ta droga musi być. O, ale borówek wyrosł, stary. Zajebiście. Człowieku. Nie nadążę tego wyzbierać wszystkiego. No to zbieraj do lodówki w sancie, a ja już biegnę. No, będziemy mieli z 30 borówek. Kurde, ja już jestem na wyczerpaniu normalnie, 45 głodu. I 23 życia, ty żebym teraz z głodu nie padł, ale będą jaja. Daleko jesteś? No w sumie drogą idę, ale powinienem zdążyć. No, to tutaj już czeka na ciebie obiad, jak coś. Dobra, mogę, mógłbym wyjść z naprzeciw, ale w sumie chyba nie masz takiej potrzeby. Nie, nie, lipy nie ma. Dobra. No to dobrze. Posadzajmy. Okej, ja posadzę nowe buróweczki.
przyjdą dupeczki. Może. Też chciałbym się bardzo dowiedzieć, jak można wywołać ducha tej mojej postaci. Znaczy siostry w sumie tej postaci. Za pomocą tego kwiata. Nie wiem, kładłem go na ziemi, nie wiem, podlewałem. Pielęgnowałem. A, bo to musisz jakąś ofiarę złożyć, zabić chyba królika czy coś. Tak? No. Jeszcze po tym odcinku może doczytam w Wikipedii Don't Starve'a. No i pięknie, pełno nowych krzaków borówek. Jeszcze tu dosadzę gdzieś ze dwie. Super. Na bank przetrwamy tą zimę. Jak nie przetrwamy, to jesteśmy lamusami, nie? Będziecie mogli nam to przypomnieć. Wyperswadować przy każdej tak. możliwej sytuacji, nie? Tak, tak jak Dolkan i Gibraltar. Chuje głupie. I ten, i 15-1, nie? I 15-1. Nie, ale to by tak chyba nie cisnął aż jak mi. Cisnął. Znaczy, no, od czasu do czasu. No. Ale każdy pamięta. Na 1000%. Tak, never forget. No, never. Dobra, każdy życia 20, znaczy z głodu 26. Okej. Okay. Ja posadziłem te pat... A, jeszcze 10. A to dobrze, cieszę się. No to super. Z czego się śmiejesz? Nie, z niczego. Dobra, jestem. Dobra. Ja tu sadzę od rana, kurde, już 4 godziny ja dalej sadzę. Jest meatballsy, normalnie widzę jedzenie, ślinka cieknie. Kopałem, kurde. Nieważne. Wcinaj. Tyknąłem do mikrofonu. Dobra. Chłopie. Damy radę. Najważniejsze według mnie są patyki i borówki. Na zimę, ponieważ trawa nie jest aż tak wymagana do robienia narzędzi, w ogóle chyba żadnych nie jest wymagana. No nie. Mam 19 borówek. Ale trawa się przyda, jak tam coś będziemy sobie eksplorować i na przykład pochodzę. Jakbyśmy zajarać. Weź zamknij tą lodówkę, synu. Wiesz. O kurwa, 27 borówek mamy. Pięknie. A indyka tu widzę tego. Aha, bo nie mogę ugotować, bo... Dobra, bo się gotuje. To pójdę jeszcze wieczorem zapolować na pająki, ponieważ kończy nam się mięso potworu. Dobra. No i super, i w zimie też będziemy mogli tutaj spokojnie na te pająki tutaj chodzić. One są zaledwie no kilka metrów od obozu. To idę ci pomóc. No daj, bo to tutaj już... biją mnie. O kurde. Ja ich bajkuję, no. Już nie. Teraz ty ich bajkujesz. Uuu, padłem! Brawo. Co ty gadasz? Ale grubo. Ty miałeś dalej 26 życia. No miałem tam 30 życia, no. Bo zaraz się mam już wstanę. Ale to zrobisz zaraz ten. Tylko najpierw zbieram borówki. Zrobię, oczywiście, że tak. Czekaj, bo skupiłem się. A mogłeś nie pomagać, ale no. Dobra, dziękuję za dobre chęci. Ale to w sumie nawet lepiej wyjdzie, bo teraz będę miał połowę życia. Constructors? Nie, gdzie to jest? Kurde, gdzie to było? Survival? Survival, nie. Właśnie. Survival? Aha, no jest, dobra. Zabierzemy 40, ale mam 56, więc easy. No to też grubo. A mi zajebało. Dobra, wracamy. Jesteśmy. Pierwszy odcinek w dwie śmierci już. Dobra. Nowego sezonu w sensie, tak. O, aha, mam trzy, że teraz już pająków. To życie jest tak troszkę na czarno. Nie? Czyli nie można go przewrócić? No właśnie. Do pełni? No. O kurde, to hardcore. Dlatego dobra, nie padajmy już tak głupio, bo to w sumie głupie śmierci dwie były. No. Dobra, borówki są. Ile tych krzaków jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Muszę sobie teraz poukładać. 46 krzaków mamy. To 47 właśnie będę stawiał następny. Super. 47, czyli tak 90, 80 i myślę, że niech jednego dnia te 15 powstanie, będzie dobrze. No, normalnie.
Dobra, tak więc już zmierzamy tutaj do kolejnej nocy. Pół godzinki właśnie wybija, tak więc myślę, że to będzie dobry moment na zakończenie tego odcinka. Oczywiście przypominam standardowo, że na kolejny odcinek zapraszamy na kanał Chrzana, ale te wszystkie odcinki i tak są w playlistach, tak więc wszystkie odcinki można po kolei sobie oglądać bez przenoszenia się na inne kanały. Tak. Więc spoko. Potwierdzam. Potwierdzam te informacje. Tak. A więc dobra, do zobaczenia, nie będziemy przedłużać. No jasne, widzimy się 16 dnia w następnym odcinku. Siemano. Siemano.